nad tym projektem już 4 lata. Ogólnie moje doświadczenie z wirtualizacyjno-cloudowymi rzeczami to już jest prawie 10 lat, kiedy taki software robię. Także może coś ciekawego się dowiecie. Ktoś z Was bawił się kiedyś o wirtem? Macie jakieś doświadczenia? Jak to wygląda? Wiecie w ogóle, co to jest? Okej. Okay. No to fajnie, to się dowiecie. Tutaj to jest agenda. No to patrząc po waszym feedbacku, jak to wygląda, no to opowiem Wam w ogóle, co to jest. Jaka jest historia samego projektu i jakie problemy rozwiązuje. Potem porozmawiamy o fundamentach. Chcę Wam opowiedzieć o całym community, jak to wygląda, jaka jest funkcjonalność, jaka jest architektura, tak żebyście mniej więcej wiedzieli, czy podjąć decyzję pobawienia się tym, czy niekoniecznie. No i potem krótka taka prezentacja, jak to działa. A na koniec jeszcze niespodzianka malutka na temat przyszłości, także myślę, że warto poczekać. Zaczynamy. Więc co to jest oVirt? oVirt to tak naprawdę alternatywne rozwiązanie. Pewnie wielu z Was używało wispirowych rzeczy, zen serwerów i innych takich ciekawostek. Tutaj to jest rozwiązanie, które robi dokładnie to samo, tylko że z KVM-em. Także to rozwiązanie zostało napisane po to, żeby ludzie, którzy lubią i chcą korzystać z KVM-a, mieli możliwość pobawienia się tym troszkę w lepszy sposób niż korzystając z command line'a, tudzież używając oVirta. Jak wygląda historia tak naprawdę? No, wszystko się zaczęło od jednego pana, który się nazywa AvidTVD. Chłopak chciał sobie zrobić coś ciekawego, zamknął się w pokoju na pół roku, napisał KVM-a, znaczy wtedy to on był jeszcze taki, powiedzmy sobie, bardzo kulawy, ale w 2006 roku został zaakceptowany do kernela, a w 2008 roku firma, która powstała naokoło tego produktu, naokoło KVM-a tak naprawdę, została kupiona przez Restata. Ogólnie kwestia była taka, że no jak jest KVM, jest ten moduł, no to trzeba w jakiś sposób tym zarządzać. W tym czasie jeszcze oVirta jeszcze nie było, jak produkt powstawał, więc bezpośrednio cała platforma zarządzająca rozmawiała z QM bezpośrednio. Dopiero jak Red Hat kupił Kumranę, bo tak ta firma się nazywała, ludzie, którzy pracowali nad tym projektem, zostali przymuszeni do tego, żeby używać oVirta, który w tamtym stanie był po prostu tragiczny. Kontrybucja oVirta jako takiego była taka, że otwieraliśmy niesamowitą ilość bugów oVirtowi. I w sumie to, jak pracuje oVirt teraz, to jest po części tego, że Red Hat przymusił startup do tego, żeby zaczął używać. I ogólnie cała historia na początku, tak naprawdę chciano sprzedawać KVM-a, startup chciał sprzedawać KVM-a jako rozwiązanie do VDI. W tamtych czasach, powiedzmy połowa 2005, 2008, 2010, no te rozwiązania były jakieś takie, ludzie szukali rozwiązań opartych, no wiadomo, VMware nie jest najtańszy, chociaż działa w ciekawy sposób, no, ale to jest alternatywa do tego, żeby móc również takie rozwiązania oferować. Gdzieś zaszłości w kodzie jeszcze są do rozwiązań VDI-owych, w każdym razie w tym momencie to już nie jest jakoś w ogóle priorytetowe, żeby takie rozwiązania dostarczać. No i można zapytać, dlaczego oVirt? Jest tyle fajnych rozwiązań teraz. Z jednej strony mamy najnowsze rzeczy, które większość ludzi bardzo kręcą, czyli kontenery. Te VM-ki tak z reguły, zresztą ludzie z Dockera świetną robotę zrobili w momencie, kiedy pokazywali, jak to te VM-ki są bardzo niedobre, jak są bardzo ciężkie. Tylko po to, żeby mieć możliwość zbudowania
swojej bazy klientów, jak również mamy publiczne chmurki, które dają fajne rozwiązania i skalowalność całkiem sympatyczną. Jest OpenStack, który teoretycznie jest podobny, w każdym razie rozwiązuje zupełnie różne use case'y. Ktoś ma jakiś pomysł, dlaczego OVIRT na przykład, jakie rzeczy mógłby pomóc rozwiązywać po tym opisie, który do tej pory dałem. To tak naprawdę patrząc na te loga wszystkie, to trochę tak nie wygląda interesująco, że tak powiem. Jakieś pomysły, dlaczego? Okej, dobra, to ja może wrócę kilkoma. Szczerze powiem, jak widzę kontenery i to, o czym mówiłem, co ludzie z Dockera, w sumie z CoreOS-a również, próbowali dotrzeć do szerszego grona użytkowników, że kontenery to tak naprawdę następny krok jest. Moim zdaniem nie do końca. W większości sytuacji jest bardzo mało ludzi, którzy używają kontenerów bezpośrednio na hardware'ze. W większości sytuacji te kontenery zawsze działają na VM-kach. I takie rozwiązania, gdzie rzeczywiście te VM-ki się pojawiają i można nimi fajnie zarządzać, kontenery można na nich postawić i wtedy używać tego. Dla mnie jedno i drugie tak naprawdę się uzupełnia w bardzo fajny sposób. I jak mamy VM-ki, jest to jakaś dodatkowa warstwa bezpieczeństwa. Nie tylko na poziomie sieciowym, ale również na poziomie izolacji procesów. Poza tym kontenery same w sobie używają części narzędzi, które zostały stworzone pod KVM-a swego czasu, mianowicie C-grupy. To jest coś, co w momencie, kiedy Google tworzył GCE, czyli Google Cloud Engine, i oni używają KVM-a w swoim cloudzie. KVM w tamtym czasie nie był w stanie kontrolować zużycia zasobów. Cokolwiek nie działało na VM-ce, czyli tak naprawdę na zwykłym procesie, na maszynie hostującej, cokolwiek nie działało, ile potrzebowało zasobów, tyle sobie brało. Więc ludzie z Google'a kontrybuowali C-grupy. No i w ten sposób również kontenery z tego korzystają. Ciekawą jeszcze rzeczą, na przykład porównam do już niezbyt fajnego projektu, kiedyś to był hype, mianowicie OpenStack. Wysokopoziomowo tak naprawdę OVirt i OpenStack rozwiązują podobne problemy. Niskopoziomowo OpenStack jednak to jest rozwiązanie chmurkowe, czyli bardziej dynamiczne, no i zdecydowanie bardziej skomplikowane. Ktoś z Was próbował skonfigurować i zainstalować OpenStacka tak produkcyjnie, żeby to działało? Jakieś doświadczenia? So how was it complicated? Were there any issues? No, because basically we were just setting up some config and it was deploying OpenStack for you. Okay. But otherwise it's horrible. To jest doświadczenie, które bardzo wiele ludzi dzieliło również ze mną. OpenStack, żeby działał, wymaga bardzo dużej pracy i w większości sytuacji drobne rzeczy konfiguracyjne, nawet na poziomie sieci, błądów, różnych takich rzeczy, storage, wszystko wymaga specyficznej konfiguracji i wymaga czasu tak naprawdę, żeby go skonfigurować. Zresztą ten tak nie jest. I jeszcze dodatkową rzeczą jest taką, że w OVIRT-cie my kochamy VM-ki. Mimo że firmy używają nas jako platformy do budowania cloudu, my kochamy VM-ki, kochamy stan, który tam jest i będziemy o nie dbać, będziemy je przytulać dokąd się da, żeby jak najdłużej pracowały. Więcej o feature'ach to powiem później, ale to jest jeden z głównych właśnie use case'ów. I patrząc tutaj na te trzy rozwiązania, jeżeli dla kogoś jest ważne bezpieczeństwo i możliwość zarządzania swoim własnym hardware'em i przy okazji korzystania z wirtualizacji w stosunkowo łatwy sposób, to jest rozwiązanie. OVirt albo OpenStack, jeżeli ktoś się chce pobawić z konfiguracją
Także takie są alternatywy. Teraz jako, projekt supportujemy Kubernetes, więc jeżeli ktoś chce się pobawić kontenerami, bez problemu może sobie deployować Kubernetes na oVircie i mieć kontenerki. Jest kilka ciekawych plusów, czego ludzie nie są do końca świadomi, mianowicie Kubernetes jako taki zupełnie jest transparentny, jeżeli chodzi o deployment. Może działać na bare metalu, chociaż tak jak mówię, bardzo mało ludzi spotkałem, którzy tak robią. Może działać też w środowisku zwirtualizowanym. Także my umożliwiamy takie działanie i można się bawić się kontenerami. A taką ciekawostką na przykład jest Kubernetes, monitoruje te kontenery, próbuje, jeżeli jakby przestaje działać, ogólnie restartuje. I w większości sytuacji no, kontenery mają naturę taką bezstanową. Ale jak ktoś jest bardzo otwarty, również to nowe kontenery może sobie spróbować pobawić w produkcji. Chociaż wiele ludzi mówi, że to nie jest dobry pomysł. Także z tej perspektywy myślę, że tutaj klienci mają troszeczkę więcej zapewniają, jeżeli chodzi o przetrzymywanie tego stanu. Dobra, przejdźmy do fundamentów. Opowiem troszkę o trzech fundamentach, tak naprawdę o stabilności projektu, kto go używa. I tutaj przy okazji dodam, że Red Hat jako firma używa oVirta do tego, żeby zbudować komercyjne rozwiązanie. I ja nie będę tutaj mówił w ogóle o komercyjnym rozwiązaniu, o ludziach, którzy używają, to wszyscy używają open source'owego rozwiązania. Także chcę się skoncentrować tylko i wyłącznie na tej open source'owej części. No, pokażę Wam, dlaczego oVirt jest łatwy i porozmawiamy trochę o funkcjonalności. Myślę, że może być to ciekawe. Zacznijmy od stabilności, tak naprawdę jak to wygląda z perspektywy projektu. Jest kilka firm, które tak naprawdę inwestuje czas deweloperów swoich do tego, żeby ten projekt rozwijać. I te wszystkie, ci wszyscy ludzie właśnie pracują nad oVirtem, poświęcają swój czas, pomagają użytkownikom, jesteśmy stosunkowo aktywni na grupach mailingowych, bardzo łatwo nas znaleźć na iWC-u. Także z perspektywy nawet supportu dla tego open source'owego rozwiązania myślę, że to całkiem przyzwoicie wygląda. I tak naprawdę oVirt jako taki jest supportowany na Fedorze, jest supportowany na CentOSie. Było kilka prób, żeby również pracował na Debianie albo na Ubuntu. Niestety jest tak, że przyjdzie grupa ludzi, są zainteresowani, zrobią coś, no ale niestety to trzeba utrzymywać. Ta część tak debianowo-ubuntowa, ona jest, ale nie jest takiej jakości, jakby sobie wszyscy tego życzyli. No i tak jak mówiłem właśnie, Red Hat jako firma buduje na tym rozwiązanie, które jest komercyjne. Różnice, szczerze powiem, jeżeli chodzi o kod, są niewielkie. Jedynie to jest jakość i support. Jakość w postaci tego, że znacznie więcej czasu jest poświęcane na testowanie, na wydajność, na sprawdzenie funkcjonalności, czy jest w porządku. Ta część open source'owa nabiera jakości po kilku miesiącach od release'u, można tak powiedzieć. Problem jest zasadniczy taki, że od czasu do czasu pojawiają się ludzie, którzy rzeczywiście kontrybują kod, który powoduje, że działamy na Debianie. Kwestia jest taka, że nawet jeżeli skontrybują, to nie utrzymują go. I po jakimś czasie kod ewoluuje i okazuje się, że przestaje po prostu działać na przykład instalacja. I nie do końca ludzie chcą utrzymywać. Dlatego jest problem z Debianem. Znaczy,
Z tymi instalacyjnymi rzeczami tak naprawdę to jest tylko kwestia, jeżeli chodzi o rozmowę z oVirtem, czyli ten fragment kodu, który rzeczywiście jest odpowiedzialny za te niskopoziomowe rzeczy, konfigurację sieci, konfigurację storage'u, rozmowę z oVirtem, bo druga część, która zarządza, spokojnie może działać na Debianie. To nie ma żadnego problemu i tam nie masz takich wielkich różnic. Ja się spóźniłem i nie wiem, czy w porządku, po prostu mi przeoczyłem, a to jest ogólnie projekt. User space'owy czy kernel space'owy? No tutaj... Oba. Bo tak naprawdę, tak jak mówiłem, projekt został zrobiony w ten sposób, że oryginalnie ludzie, którzy napisali KVM-a, potrzebowali platformy do zarządzania. Tak? I poczynając od wszystkich feature'ów, które powstają na poziomie QEM-u i KVM-owego modułu, potem trafiają do oVirta w tym momencie, a następnie zostają zaimplementowane w tej warstwie zarządzającej. Więc poczynając od właśnie tej niskopoziomowej wirtualizacji, kończąc na interfejsie użytkownika przeglądarcze. Także przechodzimy przez cały stos. oVirt to jest taka nakładka na oVirt i wszystko. Tak, jakbyś chciał tak pomyśleć w prosty sposób, to jak mam na przykład vSphere. To jest dokładnie to samo, tylko zamiast XXI jest KVM i jest open source. To jest... Przepraszam. Nie ma problemu. Nie ma problemu. To są klienci, którzy używają właśnie oVirta. W większości to są uniwersytety, firmy hostingowe. Oni również kontrybują do samego projektu poprzez dostarczanie hardware'u na przykład do naszych slajdów Jenkinsowych. Tak, żebyśmy również, bo oni zyskują wartość od nas, jak pracujemy, więc chociaż tym, że dają zasoby na budowanie, testowanie, takie rzeczy. I to są rzeczywiście firmy, które używają oVirta jako takiego. Mogę powiedzieć również, że jest jedna z takich największych firm na świecie, która również używa oVirta, tylko to nie są stosunkowo publiczne informacje. Możecie się domyślać, ale jak na ich skalę myślę, że na pewno mają ciekawe. Tym bardziej, że zmigrowali z VMware'a do nas. Tutaj troszeczkę statystyk, jeżeli chodzi o grupy dyskusyjne. Możecie zobaczyć, jakie firmy się pojawiają i ile maili tak naprawdę jest na kupach. I ten support cały czas jest, ludzie cały czas patrzą, jak ktoś potrzeba pomóc, ktoś ma problemy z konfiguracją, albo znajdzie jakiś bug, można porozmawiać z ludźmi i bezpośrednio jest kontakt albo na YouTube właśnie, albo na grupach. Także można wysłać maila i wtedy, jeżeli chodzi o te unknown, to z reguły to jest google.com. Albo inne takie, więc ciężko jest zaklasyfikować, jeżeli chodzi o firmę. Bardzo dużo ludzi po prostu używa tego dla siebie, żeby coś porobić, potestować. Tak jak patrzyliśmy na przykład na super prezentację Ansible Blue, jeżeli ktoś chce zobaczyć, czy rzeczywiście coś działa, można postawić grupę VM i przetestować pewne playbooki. Także tak to wygląda z perspektywy komuniki. Jeżeli chodzi o łatwość, to ja wam pokażę takie coś. To jest tak. Jak się ma odnieść do vagranta, bo ja vagranta używam, czy to jest, czy on może go zastosować? Znaczy powiem tak, HashiCorp ma plugin do vagranta, żeby zarządzać oVirtem. Szczerze powiem, sam go nie używałem, nie wiem w jakim jest stanie. W każdym bądź razie jest i jeżeli byś chciał używać znanego ci interfejsu, możesz spróbować się pobawić tym. Mnie nie chodzi o że to musi być wagę, po prostu czy daje tę możliwość, a to coś pan postawić? Tak, jak najbardziej. To będę mówił. Jak przejdziemy do funkcjonalności, to będę mówił na ten temat. To jest coś, tak jak mówię, w naszej przeszłości, kiedyś rozmawialiśmy bezpośrednio z QEM-em. Jak ktoś by chciał sobie uruchomić wirtualną maszynę, to polecam, to naprawdę działa. To uruchamia maszynę, konfiguruje ją i można sobie to zrobić. Jak ktoś chce, zapraszam. Można na tym poziomie również. Ile razy się ten command line zmienił? Bo ja tak ze trzy razy, dwa co najmniej kojarzę.
że opcje dokładnie się pozmieniały. W tym momencie to jest przykryte dla nas przez oVirta, także nawet nie śledzę tego, bo tak jak mówię, firma w momencie, kiedy kupiła startup, zmusiła nas do używania oVirta, więc teraz wszystko idzie przez oVirta i już nie mamy takich problemów, także od bólu tak naprawdę można używać Virt Managera albo Wirsza do zabawy z KVM-em. Wszystko fajnie, tylko jest problem, jak już mamy sporo tych kosztów. I tutaj właśnie wydaje mi się, że oVirt bardzo pomaga. A jak to wygląda z naszej strony? Tutaj taki drobny screenshotik, to jest dodawanie bota. Możecie zobaczyć, akurat tam było tworzenie VM-ki, ale tutaj co jest potrzebne, żeby dodać bota, tak naprawdę adres IP, hasło roota i można spokojnie sobie dodać hosta z perspektywy oVirta, który staje się tak hostem, gdzie będziemy hostować VM-ki. Także tak to wygląda. Są pewne dodatkowe funkcjonalności, o których będę mówił, na przykład power management do hosta. Jeżeli ktoś ma fizyczne urządzenia, z nich z miłą chęcią skorzystamy. O use case'ach powiem za chwilę. Jeżeli chodzi o SBM, to jest taka specyficzna rola dla nas. Potrzebujemy mastera, jeżeli chodzi o zarządzanie storage'em, bo bardzo dbamy o to, żeby nikt nawet przez przypadek, chociaż nawet by się bardzo starał, nie spowodował sobie problemów ze storage'em i jakiejś korupcji danych czy czegoś takiego. Więc pomiędzy hostami zawsze jeden z hostów ma taką rolę, żeby podejmować decyzję, kto ma używać storage'u i gdzie te wirtualne maszyny mają działać, korzystając z konkretnych części storage'u. Tu są dodatkowe opcje. Jest jeszcze jedna ciekawostka. Możemy platformę, która zarządza AVM-em, możemy wrzucić do VM-ki i ona, samo rozwiązanie będzie się starać o to, żeby ta VM-ka ze stosem zarządzającym zawsze była dostępna. Więc my będziemy ją migrować, jak coś się dzieje, zapewnimy, że te zasoby będą zarezerwowane dla niej i będziemy o to dbać, żebyście cały czas mogli zarządzać środowiskiem. Tutaj troszkę więcej rzeczy. To jest tak zgrubnie pokazane, jakie rzeczy można wykonać. To jest screenshot z UI-a. Brzydki ten UI jest strasznie, prawda? To jest jedna z takich bolączek do pewnego momentu, które mieliśmy. Koncentrowaliśmy się na rzeczach, żeby dostarczyć funkcjonalność, bo dla użytkowników najważniejsze jest to, żeby te VM-ki działały i żeby one działały cały czas. Cokolwiek się nie dzieje z hardware'em, żeby one były. I nikt nie miał serca tak naprawdę, żeby siąść do tego UI-a i rzeczywiście go zrobić tak, żeby wyglądał jakoś tak, powiedzmy, z tej dekady. Słucham. Mówisz, że macie jakiś mechanizm, że trzy hosty Tak, jest sporo takiej funkcjonalności i też będę o tym mówił przy okazji, jak będę mówił o funkcjonalności. Więc sama migracja VM-ek jest jak najbardziej i reagujemy na to, jak coś się dzieje z hostem, jakieś rzeczy, próbujemy restartować te VM-ki na innych hostach. Zapewniamy load balancing, więc można sobie zdefiniować różnego rodzaju polityki, gdzie VM-ki mają działać. To będę mówił jeszcze, jak to wygląda. Właśnie przejdźmy do funkcjonalności. I to jest, tak jak mówię, jest stos zarządzający. To może działać w VM-ce bez żadnego problemu, więc na jednym z hostów można sobie to zdeployować. Jest szereg hostów, które rzeczywiście gadają z KVM-em i one wypełniają całą robotę. Konfigurują storage, konfigurują sieci, pomagają tworzyć VM-ki, czyli cała rozmowa z oVirtem jest odseparowana, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju migracje, takie rzeczy, typowo zadania, które są związane z posiadaniem klastra. Każdy z tych hostów jest w stanie to zrobić.
Jedną z takich ważniejszych rzeczy, chociaż nie, to nie jest wymaganie, jest dzielony storage pomiędzy hostami. To powoduje to, że jesteśmy w stanie bardzo szybko, jeżeli jakiś serwer padnie nam z powodów, zaczynając od komunikacji sieciowej, kończąc na storage'u, już nie mówiąc o samym hardware'ze, o samym serwerze, my to wykrywamy i uruchamiamy te same VM-ki na innych komputerach. Również jeżeli zauważymy, że coś się dzieje z konkretnym hardware'em, gdyż chcemy jakiś maintenance na nim wykonać, po prostu migrujemy VM-ki na inne hosty i nie ma problemu. Z perspektywy wydajnościowej, czasami jak ktoś ma SSD jakieś fajne i chce sobie poużywać i chce mieć bezpośredni dostęp z perspektywy VM-ek, jak najbardziej lokalny storage jest wspierany. Jedyny minus jest taki, że tych VM-ek nie można migrować na inne hosty z uwagi na to, że cała informacja o tej VM-ce leży na konkretnym poziomie. Ale jeżeli performance jest najważniejszy w takiej sytuacji, a my mamy bardzo dużo PCI, pass-through i inne urządzenia, bezpośrednio gadamy z hardwarem z perspektywy VM-ki, więc nie ma narzutu na przykład VRTO, takich rzeczy, jak najbardziej to jest możliwe. Więc na przykład jak korzystacie z Amazona, to nigdy nie będziecie korzystać z bezpośredniego dostępu do hardware'u, tak jak my to zapewniamy, tylko wszystko jest zawsze zwirtualizowane. Także tutaj takie różnice. Jeżeli chodzi o funkcjonalność, również mamy taki dashboard, jeżeli ktoś lubi, także można sobie popatrzeć, jak wygląda utylizacja w całym naszym klastrze. Jak się VM-ki zachowują, nie używamy żadnych agentów. Wszystko, jeżeli chodzi o statystyki, wszystkie takie rzeczy, my tym zarządzamy i my zbieramy informacje na ten temat. Także tutaj nie ma żadnych problemów, wasze VM-ki są wasze, nikt ich nie dotyka, także tak. Przedstawia z grubym widok na klaster, ale raportowanie, które mamy, można sobie dorzeźbić odpowiednio, żeby konkretne informacje. No i na podstawie raportu chargeback, jeżeli na przykład potrzebujemy komuś pokazać, ile zużył i ile pieniędzy musi nam dać, no to wtedy spokojnie można to zrobić. Tutaj jest taki widok na nieładny UI. Także można sobie popatrzeć, tutaj jak widzicie są wszystkie VM-ki, kilka opcji, które można sobie pobawić się i poużywać. Z ciekawostek jest takich na przykład Affinity Groups. Jeden z takich ciekawych rzeczy, stwierdzamy po prostu, czy VM-ki mogą pracować razem na tym koście, czy nie. I w jaki sposób mają być deployowane. Na przykład jeżeli mamy grupę VM-ek i mamy Apache czy Nginx i mamy gdzieś jakąś część statelessową naszej aplikacji i chcemy, żeby na przykład blisko bazy danych to było,